Witajcie w kolejnym poradniku od Just Freestyle. Dzisiaj pierwsza trójka na naszym kanale i śmiało możemy powiedzieć, że jest to pierwszy poradnik do trójkołowca na polskim YouTubie. Path Vault. Path, czyli pale around the world, jest to potrójne okrążenie nogą wokół piłki na zewnątrz. I z pewnością nie jest to trik dla początkujących graczy. Widzicie właśnie, jak to wygląda prawidłowo i z każdej perspektywy. Jako, że gram outy, poprowadzę poradnik do tej ewolucji w outside. Jeśli zaś jesteście graczami preferującymi kółka do środka i chcecie nauczyć się Path of In, to zapraszamy do poradnika, który prowadzi Maciek Leja. Link macie w opisie bądź na końcu filmu. Koniecznością do nauki trójkołowca jest perfekcyjne opanowanie latwa. Latw to podwójny dookoła świata i musimy być już na takim etapie, że nie tylko robimy go w każdej próbie z dużą łatwością, ale też kilka po sobie oraz z różnymi wariacjami w kombie. Oczywiście bez opanowania tego triku niemożliwe jest zrobienie patwa, to jest logiczne. Pamiętajcie, że samo podbicie pierwszego latwa nie oznacza, że macie już predyspozycję do podbicia patwa. Jest to jedna z postaw do trójkołowca, niemniej jednak między latwem a patwem jest przepaść, jeśli chodzi o trudność wykonania oraz długość treningów. Triki bądź kombinacje, które właśnie widzicie, to naprawdę bardzo dobry sposób na efektywną naukę naszej trójeczki. Latw, a latw out, kombinacje z bekami czy z zabasami przybliżą nas do celu. Jednak najważniejszą kombinacją w naszej nauce są latwy na ilość. To zdecydowanie najlepszy patent na progres w patwie. Konieczne jest zrobienie dwóch latwów po sobie, dobrze by było zrobić trzy, a im więcej, tym lepiej. Ja zanim zrobiłem swojego pierwszego patwa, to rekord moich latwów wynosił aż 6 i to według mnie jest kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o ten trik. Patwa podbijamy właśnie tą częścią buta. Kapkując, radzę Wam, abyście jedną kapkę przed wybiciem piłki podbili nieco wyżej. To da Wam zapas czasu, który przełoży się na lepsze wybicie piłki do góry, a to bardzo ważne. Właśnie widzicie patwa w zwolnionym tempie. Wybijamy piłkę dosyć wysoko i okrążamy futbolówkę trzykrotnie nogą jak najszybciej. Podbijamy ją do góry i kontynuujemy żonglerkę. Brzmi prosto, co? Ale gwarantuję Wam, że to nie jest takie łatwe. Jednak poprzez konsekwentne treningi i powtarzalność, Wasza noga będzie coraz szybsza. Szybkość wyrobi się Wam z biegiem treningów latwów na ilość oraz poprzez konsekwentną powtarzalność, aż w końcu nasza noga będzie zdolna do tego, aby pokonać barierę trzech kółek. Pamiętajcie, że trening i samozaparcie są najważniejsze, ale nie starajcie się tego wszystkiego podbić w jeden trening. Chodzi mi o to, że do patwa potrzeba czasu. Samo machanie nogą przez cały trening w celu podbicia patwa, kiedy mamy braki w podstawach, mija się z celem. Takie treningi nie są efektywne i ponadto narażamy się na groźne urazy, ponieważ przez długi czas pracuje tylko jedna noga. Kształtujcie podstawy, które pokazałem Wam wcześniej i cierpliwie, z treningu na trening, dążcie do podbicia Waszej wymarzonej trójki. Pamiętajcie, by robić to z głową. A więc to by było na tyle w naszym poradniku do patwa out. Jeśli materiał Wam się spodobał, to możecie dać łapkę w górę, skomentować lub udostępnić ten film. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego triku lub czegokolwiek innego, to śmiało piszcie w komentarzach, a na każde pytanie postaram się odpowiedzieć. Zasubskrybujcie kanał, aby nie ominąć wielu naprawdę ciekawych filmów, które będą regularnie się pojawiać w każdą sobotę oraz środę i na pewno Wam się spodobają. Zapraszam Was również do poradnika Patwa, ale do środka, w wykonaniu Maćka Leja. Dajcie znać, który poradnik z patwem Wam się bardziej spodobał. Dzisiaj uczył Was Lipa i pamiętajcie, po prostu trenujcie. A ja się z Wami żegnam. Eldo.